Gnijące na chodnikach liście stwarzają realne zagrożenie dla pieszych. Służby apelują do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż chodników o możliwie bieżące porządki. Każdego roku w okresie jesiennym powraca ten sam problem. Mowa o złotych liściach, które zrzucone przez wiatr na ziemię potrafią zalegać na niej kilka dni, a nawet tygodni. Okazuje się, że co roku musimy właścicielom przypominać o ich obowiązku spoczywających na nich, a polegającym na sprzątaniu między innymi z liści, błota, z piasku i innych zanieczyszczeń chodniki bezpośrednio przyległe do nieruchomości. Zachodnik, za który odpowiadamy, musi on bezpośrednio przylegać do naszej nieruchomości. Nie może być on odgrodzony na przykład pasem zieleni. Wówczas ten obowiązek spoczywa na służbach komunalnych. W najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców miejscach, takich jak na przykład plac Wejhera, problem zalegających liści praktycznie nie istnieje. Inaczej sprawa wygląda, gdy oddalimy się od centrum miasta. Jak na przykład przy ulicy 3 Maja w Wejherowie. Te wszystkie chodniki, które przylegają bezpośrednio do nieruchomości, muszą być oczyszczane między innymi przez właścicieli nieruchomości. Właściciel może się z tego obowiązku wzwolić, że tak powiem, i może podpisać umowę z wyspecjalizowaną firmą, ale pomimo tego nadal będzie na nim spoczywał ten obowiązek. Za nieoczyszczony z liści chodnik właściciel może zostać ukarany mandatem karnym, bądź sprawa może trafić do sądu rejonowego w Wejherowie. Dodajmy, że mandat za takie wykroczenie to 100 zł. Jednak istnieje jeszcze większe zagrożenie niż tylko kara finansowa. Właściciel musi liczyć się również z tym, że jeśli na takim nieoczyszczonym chodniku z liści, teraz one gniją, ktoś dozna ciężkiego urazu, czy po prostu dojdzie do kalectwa, właściciel może być pociągnięty do odpowiedzialności za zwrócenie kosztów leczenia, utraconych zarobków, czy poniesionego przez osobę poszkodowaną bólu. A to z pewnością będzie kosztować więcej niż 100 zł. Zapytaliśmy mieszkańców Wejherowa, czy orientują się, do kogo należy obowiązek sprzątnięcia liści. Ja uważam, że władz miasta. Ale wszędzie, w każdym miejscu? No to zależy, na cmentarzu na pewno administrator cmentarza, ale na terenie miasta, no to chyba władze miasta. A przy posesjach? Posesjach właścicieli domów. A jeśli chodzi, tak zapytam też prywatnie, jeżeli pani sama się gdzieś przemieszcza po Wejherowie, idzie po tych liściach, to przeszkadza to pani, czy to jest raczej sprawa obojętna? Jest to niebezpieczne, zwłaszcza dla osób w takim wieku. Można się pośliznąć, nogę złamać. No uważam, że należy je uprzątnąć, tak, zdecydowanie. Najwięcej to sprząta wiatr. Każdy powinien koło swojego domu zadbać. Także przypuszczam, że ktoś, kto dba o estetykę swojego otoczenia, to powinien to zrobić. Ja akurat mało poruszam się po uliczkach, bo ja tylko z domu na działkę i na działce. Mam dosyć liści na działce do zbierania. Temat zalegających na chodnikach liści najprawdopodobniej za pewien czas zniknie, ponieważ jak co roku po jesiennych miesiącach do Polski zawita zimowa aura i bardziej niż liście przeszkadzać będzie śnieg. Warto tutaj dodać, że w tej kwestii obowiązują dokładnie takie same zasady jak przy sprzątaniu liści.